Obchodzimy dzisiaj inaczej niż zwykle rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku w zaciszach swoich domów i mieszkań. Warto jednak sobie przypomnieć, czym była ta niezwykle ważna ustawa w dziejach naszego narodu. Konstytucja była ratunkiem dla Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Mogła wzmocnić państwo, tym bardziej, że przeżywało ono poważny kryzys. Władza królewska była bardzo słaba. W rzeczywistości rządzili magnaci. Walki wewnętrzne niszczyły kraj, co wykorzystywali sąsiedzi Polski. Na szczęście w naszym kraju znaleźli się ludzie, którzy dostrzegali panujące zło i postanowili mu się przeciwdziałać. Byli to Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki i Stanisław Małachowski oraz wielu innych. I stali się oni twórcami konstytucji, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 maja. Ta ustawa rządowa była ukoronowaniem panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. 11 artykułów Konstytucji wprowadzało trójpodział władzy: monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiło liberum veto. Witaj, majowa jutrzenko, świec naszej polskiej krainie, uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Witaj maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Rząd braci naszych ścisnął, gnuśność w ręku króla spała, a w ten 3 maj zabłysnął i nasza Polska powstała. Witaj maj, piękny maj, wiwat wielki Kołłątaj. Witaj maj, piękny maj, wiwat wielki Kołłątaj. Wyobraźcie sobie ciepły wiosenny dzień. Wokół Zamku Królewskiego zebrały się tłumy ludzi. Wszyscy chcieli wiedzieć, co dzieje się w sali sejmowej. Sejm obradował już 4 lata. Posłowie kochający ojczyznę dążyli do zmian, które uratowałyby nasz kraj przed upadkiem i utratą wolności. Do tego potrzebna była dobra i mądra konstytucja. I taką właśnie udało się ustanowić. Była to konstytucja postępowa, jak na owe czasy. Pierwsza w Europie, a druga na świecie. Mimo, że jeszcze nie możemy się wszyscy razem spotkać, radośnie uczcimy dzisiejsze Narodowe Święto Konstytucji 3 maja.